witajcie w Modzie Eko Kreatywnej. Zapraszam Was na mój kanał dzisiaj na filmik, który będzie o przeglądzie wiosennym mojej szafy, bo robię wielką czystkę w szafie, no i będę te rzeczy też odsprzedawać, puszczać nadal dalej w obieg. Już zaraz powiem Wam dlaczego, co jest przyczyną tej wielkiej czystki. No i oczywiście pokażę Wam te wszystkie perełki, które będę wydawać. Może ktoś z Was będzie chciał je. W przeciwnym razie będą w sklepie. Część z tych rzeczy też widzieliście w live'ie w poniedziałek, czyli wczoraj. No a dzisiaj kolejne rzeczy bardziej ciuchowe. Po prostu podzieliłam to na dwie, bo byłoby tego za dużo naraz. Zarówno na live'ie, jak i tutaj. Także kochani, przechodzimy do ciągu dalszego. Będę miała też do Was prośbę na końcu filmiku, także zostańcie koniecznie ze mną. Oraz kochani, bardzo Was poproszę też o polubienie filmiku i o wciśnięcie sobie dzwoneczka i zasubskrybowanie kanału. Będę bardzo wdzięczna, bo będzie mi to pomagało w rozszerzeniu zasięgów, na czym mi bardzo, bardzo zależy. No, to idziemy dalej. Moi drodzy, jak już mówiłam w filmiku niedzielnym, jest trochę tego mi się nazbierało, bo jak wiecie, robię dużo zakupów, pod różnym kątem te zakupy. No i oczywiście, jak się robi tyle zakupów, no to dużo rzeczy Ci się podoba. Naprawdę, ja jestem pasjonatką ubrań, jak wiecie, i uwielbiam rzeczy z dobrymi składami, z pięknych materiałów. Zachwycam się rzeczami trochę też jak takimi dziełami sztuki. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy też tak macie, bo naprawdę czasem rzeczy mnie tak zachwycają. Jakimiś swoimi detalami, jakimś swoim kolorem, jakimś wzorem, czy też na przykład tym, jak leżą, że ciężko mi jest nieraz się, słuchajcie, powstrzymać, żeby czegoś sobie nie zostawić, przynajmniej nie wypróbować noszenia tego, więc naprawdę często jest tak, że ja wypróbowuję pewne rzeczy i nawet czasem jest tak, że wypróbowuję rzeczy, które wiem, że nie pasują do końca do, czy do mojego stylu, czy do mojego typu urody. Właśnie Wam ostatnio mówiłam już, że w związku z tym, że tyle się nagromadziło tego wszystkiego i ciągle się to gromadzi, podjęłam się takiej selekcji. I ta selekcja ma polegać na tym, że będę się jednak kierować moim typem kolorystycznym, bo wiecie, ja bardzo dużo pracuję, w związku z tym też byłam zmęczona, a noszenie rzeczy z nieswojej grupy kolorystycznej powoduje, że się wygląda na bardziej zmęczonego. Człowiek, patrząc do lustra, ma wrażenie, że wygląda jak wyprany z koloru, albo po prostu taki anemiczny. No i ja mam też tak, no niestety, naprawdę czasem zdarza się, że jestem przepracowana i lepiej wtedy nosić rzeczy, które są zgodne z naszym typem kolorystycznym, bo one sprawiają, że nasza cera, nasza twarz promienieje bardziej i te naturalne cechy, które posiadamy, zostają podkreślone w pozytywny sposób. No i o to w tym wszystkim chodzi. Będę Wam robić taki filmik o właśnie typach kolorystycznych i jak rozpoznać w taki prosty sposób u samego siebie i u innych te symptomy, co do nas najbardziej pasuje. Oczywiście można to robić metodą prób i błędów, mierząc setki ubrań, ale można też sobie to uprościć, przynajmniej do wyeliminowania takich skrajnie niepasujących grup kolorystycznych dla nas. No i właśnie tym się teraz też kieruję, oczywiście nie tylko tym, bo też tym, co pasuje do mojej sylwetki, to też jest kolejny temat, czyli typy sylwetek i co najbardziej do nich pasuje. No jak wiecie, nie jestem specjalną fanką jeansów, ze względu właśnie na typ mojej sylwetki, między innymi jest mi bardzo trudno kupić, więc mam teraz takie drobne wyzwanie również, żeby znaleźć sobie perfekcyjne dżinsy. Takie, w których będzie mi przede wszystkim wygodnie, bo mnie najczęściej jest bardzo niewygodnie w dżinsach. Kupuję dżinsy, które mi się podobają, potem się okazuje, że nie jestem w stanie w nich chodzić, bo tak mnie uwierają albo są tak na mnie niewygodne po prostu. A bardzo często kupuję dżinsy za małe, bo wiecie jak to jest. Skoro mam małą talię, to chcę, żeby te dżinsy podkreślały talię, jednak często się zdarza, że są za mało elastyczne i wtedy bardzo mnie cisną w innych miejscach. No i tak to się kończy, że tych dżinsów później nie noszę, albo będę musiała je odsprzedawać. Także szukam dżinsów i teraz już zamierzam kupić tylko takie, które są naprawdę ideałem, taką perfekcją. O. No, tymczasem wracamy do tych moich ciuchów. Selekcja została dokonana na zasadzie kolorystycznej. Nieliczne sztuki spoza mojej grupy kolorystycznej zostawiłam to ze względu na stylówki, bo czasami robię stylizacje na różne rzeczy i takie wyjątkowe rzeczy, przykładowo pokażę Wam taki płaszcz jedwabny, retro,
płaszcz vintage z jedwabiu na lata 60. Ten, czy 50. nawet. Ten płaszcz, mimo że nie jest w moim typie kolorystycznym, jest tak wyjątkowy, że zostawiam go sobie, bo no po prostu trzeba wtedy zrobić sobie mocniejszy makijaż, nosząc coś takiego i dobrać odpowiednie dodatki, ewentualnie zrobić pod szyją, wyłożyć kolor, który bardziej do nas pasuje, no i trochę się broni wtedy taka rzecz. Natomiast no widzicie, to jest typowa rzecz dla typu kolorystycznego jesieni, ten zestaw kolorów. Bordo jeszcze mogło być dla zimy ewentualnie, ale no już ta zieleń ciepła to jest zdecydowanie taka jesień, szczególnie to całe połączenie. No i niestety no nie wyglądam w tym zbyt korzystnie, ale jest to naprawdę bardzo wyjątkowa rzecz. Byłoby mi też się ciężko z nią rozstać, też z tego względu, że jedwabny płaszcz naprawdę jeszcze w taki vintage w super stanie, naprawdę musiałabym bardzo drogo wycenić, żeby było sens go sprzedawać, żebym nie miała poczucia straty sprzedając go. No i teraz pokażę Wam te rzeczy, które postanowiłam puścić dalej. Mam za dużo czarnych rzeczy na przykład, więc też część tego pójdzie. Mam za dużo rzeczy w beżach i w brązach, które naprawdę nie licują ze mną. Przykładem jest ta sukienka, ale ta sukienka ma odcień beżu taki z różem, który już, no na przykład jakbym sobie tutaj wywiązała kokardę w kolorze błękitnym, byłby super, albo w różowym, więc jest okej. No ale i tak to jest tak na pograniczu, to jest taki neutral, bardziej neutral dla mnie i też wymaga makijażu. Natomiast no, te rzeczy, które już zdecydowanie powodują u mnie taki efekt wyprania, no to postanowiłam je jednak sprzedać. Także idziemy. Kochani, zacznę od tego, że przypomnę Wam takie buciki, które są z ostatniego hola i one są takie małe, 37. Powiedziałam, że to jest 36, bo tak jest napisane. Natomiast te buciki mają wkładkę 24, czyli to jest w zasadzie taka mała siódemka. Nie duża siódemka, tylko mała, bo ja mam siódemkę, jestem w stanie w nich chodzić, ale nie są dla mnie super komfortowe. Więc tak minimalnie mam za dużą stopę. Zmierzyłam wkładkę i wychodzi na to, że ma równe 24, gdyby ktoś był ciekaw. Kochani, idę dalej. Teraz, słuchajcie, buty były w live, więc teraz pokażę Wam głównie ciuchy. I tak, pierwszą taką perełką to jest ta sukienka transparentna z jedwabiu, 100%. To jest vintage sukienka marki Amaranto z koronkami. Ona jest naprawdę na taką figurkę XSS. Może być na M-kę, ale jeżeli ktoś naprawdę ma tutaj płaski brzuch, bo to jest typ sukienki, po prostu tak idealnie widać ją na figurze. No i oczywiście do tej sukienki trzeba mieć, moi drodzy, halkę. Czyli trzeba mieć cielistą, transparentną halkę, spód, żeby to wyglądało. Nawet może być to ciemny kolor, może być to też kolor trochę kontrastujący, żeby widać było wręcz tą halkę. No i widać, że jest to sukienka vintage, jest to 100% jedwab na pewno, bo to też sprawdziłam ten materiał. Naprawdę piękna sukienka, bardzo, bardzo delikatna. I słuchajcie, no po prostu jest ona dostępna, będzie w sklepie. To jest, no tak jak mówię, to jest taki od XS do M, zależy po prostu jak, bo ona jest ze skosu, więc ona się tutaj naciąga. Naprawdę jest fajna. Zobaczcie tam przebitkę mnie w tej sukience, w takich stylówkach trochę luksusowych z Vuittonem. Kolejna rzecz, sweterek Maison Scotch. Tak, i to jest Atelier Maison Scotch, zobaczcie. Ja tutaj dokładnie nie wiem, jaka jest wymowa. Bardzo fajny sweterek, super dzianiny, taki kardiganik w kropeczki. On jest granatowy, w takie kremowe kropki i ma jeszcze taką delikatną, złotą, błyszczącą nitkę. Właściwie nie tyle złotą, co błyszczącą. Tak to wygląda. Wam powiem skład, bo jest bardzo fajny. Tu ma taką przywieszkę czarną, bardzo elegancką. W ogóle to jest bardzo dobra marka. Kurczę, wiecie co, chyba sobie wycięłam tą metkę, bo drapała. Ale z tego co pamiętam, to tutaj, a nie, jest tutaj jeszcze jedna metka, bo tu była też z boku, ale jest też i tu. Nie, jednak wycięłam, bo tutaj mamy materiał, ale słuchajcie, to jest bawełna z włóknem metalicznym, bo ja to kiedyś sprawdzałam, tylko faktycznie sobie teraz przypomniałam, że wycięłam metkę. Ale jest naprawdę fajny w dotyku, bardzo dobra jakość, więc to jest naprawdę taki markowy sweterek.
jak lubicie kropeczki, to to jest bardzo fajna rzecz, naprawdę bardzo fajna w klasycznej kolorystyce rzecz. Mam po prostu 3 takie swetry w tej kolorystyce i nie mogę wszystkiego sobie zostawiać. Kolejna rzecz to jest taka perełka, której byłam w stylówkach na Chanel. Naprawdę piękna rzecz i powiem Wam, że nie wiem, co to jest za marka, ale nie zdziwiłabym się, jeżeli to była jakaś designerska marka właśnie, typu czy Chanel, czy jakieś podobne, bo ten sweter ma mega skład i zobaczcie, on jest taki długi, taki żakiet jakby z kieszeniami, długi, naprawdę w super stanie i ma takie fajne ozdoby ponaszywane. To są ręcznie naszywane, bo ja tu nawet doszywałam te łańcuszki niektóre, które były obluzowane. Zobaczcie, takie ozdoby tu są. Wszędzie są takie wzdłuż łańcuszki. Bardzo elegancka rzecz, na takie fajne zatrzaski. O, tak to się zapina. Naprawdę taki długi, elegancki kardigan, w którym Wam się właśnie pokażę w stylówkach z Chanel, tu w przebitce. I już Wam powiem skład. Wełna 85%, 5% kaszmir. Tu jest tylko 10% akrylu, więc bardzo fajny skład, ale wiecie co, ja bardzo, bardzo rzadko mam okazję nosić takie długie swetry i też nie jestem mega fanką takiego czarnego koloru. Znaczy noszę kolor czarny, ale wtedy to raczej są sukienki wieczorowe, natomiast jak ktoś lubi czerń i lubi styl Chanel, to to jest mega zdobycz, więc tadam, będzie dla Was. Kolejna rzecz, zdecydowałam się sprzedać Scotch and Soda, mój garnitur, który całkiem niedawno bardzo się natrudziłam, żeby zdobyć. Ale wiecie co, stwierdziłam, że o ile naprawdę bardzo mi się podoba ten garnitur, zobaczcie tam przebitki i wcale nie mało za niego zapłaciłam, to jest MK. To, no to po prostu nie jest moja kolorystyka i o ile jak się umaluje, to jest ok, to po prostu nie... A on mi na tyle nie dodaje urody, ten garnitur, ta kolorystyka jego, że stwierdziłam, że bardzo rzadko będę go nosić. No, zdarzyło mi się go włożyć, owszem, ale nie czuję tego, po prostu nie czuję tej chemii między nami. Mimo, że naprawdę jest super, zobaczcie, spodnie są takie, takie klasyczne cygaretki, bardzo fajne, takie krótsze trochę, około kostki mniej więcej i bardzo fajny kolor też mają. Takie dwurzędowe z przodu guziczki, zapinane tu na zamek. Z tyłu tak wyglądają. Super rzecz moim zdaniem, naprawdę super rzecz. I też fajny skład ma to, bo to naprawdę jest dobrej jakości garnitur. Zaraz Wam pokażę marynarkę. Spodnie są eski. Marynarka jest chyba MK. Słuchajcie. 32% wełna, 31% wiskoza. Pełna z wiskozą, więc naprawdę spoko. Pozostała część jest sztuczna. Ale tak czy inaczej, no jak na spodnie, to całkiem fajny składzik i naprawdę elegancki zestaw. Zobaczcie na marynarkę. Jest taka dłuższa, można też z paskiem ją sobie nosić, albo odpiąć sobie szlufki. No i super ma wykończenie, zobaczcie. Bardzo ładnie wykończona, długa, taka bardziej oversize'owa właśnie marynara. No i jak ktoś ma taką kolorystykę raczej właśnie wiosny lub jesieni, to będzie pięknie wyglądał w czymś takim. I tak jak mówię, to jest bardziej MK, czyli po prostu ta marynarka jest oversize'owa. Ja mam S-kę i fajnie wygląda, nie musi być wcale to na MK. Oczywiście może być, ale nie musi być. Spodnie są bardziej S i faktycznie, ale one są na mnie dobre, więc to też nie jest jakieś mikro S, tylko takie normalne. Także można to normalnie, jak się ma S-kę nosić ten garnitur. I uważam, że wygląda mega fajnie, tylko... Ja nie czuję się w nim jakoś sobą. Nie, chyba to nie to, po prostu. Mimo wszystko, że mimo że naprawdę tak dużo zrobiłam, żeby mieć ten garnitur, jak go zobaczyłam, się tak zakochałam w nim. No ale trudno, puścić należy go dalej. Fajna marka, fajny skład, jest ok. Kolejna rzecz, którą będę niestety sprzedawać, to przepiękna kurtka cropped, krótka taka do pasa kurtka ze skóry. Vintage. Jest naprawdę piękna. Zobaczcie, tutaj jest metka. Jest to kurtka z takimi, taka oversize z rękawami takimi dużymi. Tutaj ma zameczki. Z tyłu ma zameczki, które pięknie się dopasowują do talii. I to naprawdę jest S-ka, bo powiem Wam, że ona ma być tu oversize'owa, ale jest krótka i dopasowana, więc nie możecie mieć dużo w talii. Ja mam 60 do 69, 66 do 60 do 70 ewentualnie, zależy jaka rzecz w talii i ona jest na mnie tu dobra, fajnie się dopasowuje, oczywiście można sobie tu rozpiąć,
można sobie tutaj nie dociągać tak bardzo tej kurtki, ale, no, ale to jednak jest bardziej eska. Słuchajcie, i przefajna skóra, taka cieniowana. No, piękna ramoneska, naprawdę z bardzo fajnymi detalami. No, ta ramoneska jest vintage, jest świetnej skóry, więc na pewno też nie będzie bardzo tania. Ale oczywiście, że ze względu na kolor ją sprzedaję, bo jednak stwierdziłam, że te brązy to zupełnie teraz zupełnie nie robią mi dobrze. Czuję się bardzo przytłoczona i naprawdę nie jestem w takiej super formie, żeby we wszystkim wyglądać świetnie, we wszystkich kolorach. Moi drodzy, kolejna rzecz to przepiękna kurtka haftowana w stylu takim, nie wiem, czy jak to nazwać, nawet hippie, fantasy. Zobaczcie, jak jest pięknie zdobiona. Ma takie haftowane tu elementy koralikami, szpiczasty kaptur. Też mam w niej jakąś stylówkę, to Wam pokażę. Piękne haftowane kieszenie. To jest taka na teraz kurtka, taka wiosenna bardziej, ewentualnie jesienna. I zobaczcie. No osobie, która ma urodę jesieni, to będzie pięknie w czymś takim, naprawdę. Lekko rudawe włosy albo taki złocisty, lekko odcień skóry, będzie fajnie brąz licował. A nawet osoby o takim delikatnym, takie wiosny, ale które lubią, ciepła wiosna taka, o, też będzie fajnie wyglądać w takim kolorze. No, słuchajcie, przepiękna rzecz, wiązana jeszcze takim, z takim sznurkiem w pasie, można sobie to fajnie dociągnąć w pasie. Śliczna kurteczka, naprawdę idzie do sprzedania, ona jest z takiego weluru tłoczonego, taki fajny materiał ma. Rzecz tym razem pokazuję Wam, która jest za mała i raczej jest czymś takim, co będzie bardziej na święta Bożego Narodzenia. Piękna bawełniana welurowa spódniczka, rozmiar 34-36, ona ma mniej więcej właśnie 67 w pasie, ale jest, powiem Wam, że taka zbyt kusa już na mnie, więc bardziej to jest coś na niższy wzrost albo na po prostu taką dziewczynkę trochę starszą, powiedzmy. Piękny welur, zobaczcie, jaki cudowny kolor ma to. Jest naprawdę jak nowa, zszyta spódniczka, świetna jest, tylko no nie, już nie dla mnie. Także będzie do szła sobie dalej. No i teraz bardzo fajna rzecz, znowu brąz, znowu dla osoby o ciepłym typie urody. Piękna bluzka Sara Pacini, która ma 93% lnu i pokaże się Wam też w stylówce w tej bluzce. Bardzo, bardzo fajna rzecz, wiązana też tak naokoło jakby tymi sznurkami. Naprawdę świetnie to wygląda, bardzo stylowo. No i w ogóle to jest przepiękna bluzka, taka mięta właśnie, w stylu włoskim. Polecam Wam mega, jak macie takie letnie spódnice długie, to do tego przepięknie wygląda. Kochani, kolejna rzecz, pozbywam się tej sukienki, która jest naprawdę fajna, ale ja teraz noszę taki pas biodrowy, nie pas lędźwiowy, bo to nie mylmy, bo pas lędźwiowy powoduje, jak się go za długo nosi, że tam się mogą mięśnie przestać odpowiednio działać, a ja noszę taki pas biodrowy tutaj, który mi uregulowuje moje biodro, z którym mam tam problemy z kręgosłupem z jego powodu. W związku z tym, no niestety nie mogę nosić sukienek, które aż tak eksponują biodra. No i ta sukienka mi za bardzo tu obciska na biodrach, niestety, bo uwielbiam ten typ sukienki. No nie mogę, bo widać po prostu to i no niestety nie wygląda to najlepiej. Także piękna sukienka, nie ma składu. Nie wiem, jaki jest skład tej sukienki. Bardzo być może to jest jakaś wiskoza, prawdopodobnie. Ale widzieliście mnie w stylówkach w tej sukience, ona jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, bardzo fajnie wygląda. Jest taka w stylu lat 70. Pięknie eksponuje sylwetkę, bardzo fajnie się układa na biodrach. Także też Wam mega polecam tą sukieneczkę. Idziemy dalej. Takie wiskozowe wdzianko na lato, w kolorach takich właśnie pomarańcz, trochę łosoś. Ma takie elementy fioletu też. Super narzutka na lato. Ona może być w uniwersalnym rozmiarze, bo tu nie ma znaczenia, jaki to ma rozmiar. To jest jakaś Dorothy Perkins, na pewno wiskoza. Do tego mam w rozmiarze S kombinezonik. Jak ktoś lubi kombinezony też z wiskozy. To jest akurat kombinezon New Looka. Napisane, że rozmiar 12, ale tak SKM-ka maksymalnie. On jest super, ten kombinezon. Bardzo fajnie leży. Przepraszam, że taki jest wymięty. Mega leży i jest bardzo fajny w stylu boho taki. W ogóle jest bardzo, bardzo wygodny. Ja uwielbiałam ten kombinezon, ale teraz stwierdziłam, że już w tym kolorze
rzeczy nie będę nosić, bo mam po prostu wystarczająco dużo innych rzeczy, które do mnie kolorystycznie bardziej pasują. Natomiast to jest super, super zestaw. Na pewno ten zestaw w bardzo dobrej cenie sprzedam, więc możecie pytać o to. Kolejna rzecz. Spódniczka w takim zielonym kolorze, w super składem od Marco Polo, więc bardzo dobrej marki też. To jest taka mini prosta w linii A. Śliczne kolory, ma naprawdę przepiękne ma te kolory, ale też już po prostu za dużo tych spódnic tego typu i nie mam kiedy tego nosić. I tutaj miałam gdzieś skład, już Wam powiem. 38, ale to jest na mnie dobre, więc jest takie 36-38. Bardzo wygodna, słuchajcie, spódnica. To jest, strasznie ciężko to zobaczyć, 95% wełna Virgin Wool i acetatowa podszewka, więc naprawdę super skład, praktycznie sama wełna jest w tej spódniczce i zobaczcie, jakie ma kolory, cudowne. Naprawdę przepiękne kolory, piękne kolory. Może być to taka SKM-eczka. No i kolejne rzeczy, które nie są w moich kolorach. Piękne spodenki, takie dłuższe, firmy MBYM. Już Wam powiem, jaki jest skład. To jest rozmiar S. Też zupełnie nie mój kolor, niestety. To 45% bawełny, posiadają reszta to poliester. Więc bawełna z poliestrem, ale bardzo, bardzo miękkie są i bardzo dobrej jakości jest ten materiał. Bardziej to wygląda na bawełnę. W dotyku jest praktycznie bawełniane. Wysoki stan z taką koronką. Z tyłu mają takie kieszonki i one są tak asymetrycznie zapinane. Naprawdę spoko spodenki. Ładnie wyglądają. Jeżeli ktoś lubi kolor khaki, taki oliwkowo-khaki, to świetna zdobycz. Naprawdę, bo bardzo fajnie wyglądają, tylko że, no tak jak mówię, ja już wycofuję się z tych kolorów. Kolejna rzecz to bardzo piękny sweterek od Ralpha Laurena. I to jest 100% wełna chyba, albo bardzo dużo wełny. Tak, 100% wełna z merynosa, w super stanie. Patrzę jeszcze, czy tutaj coś... Nie, on jest naprawdę jak nowy, ale jest na mnie troszkę za mały. No i też znowu ta kolorystyka jednak za bardzo przytłaczająca. I zobaczcie, jak ktoś sobie utrafi spódniczkę i do tego ten sweterek idealny. Ja zresztą chyba kiedyś byłam w tym zestawie. Patrzcie, jak pasuje. Jeszcze ten sweterek ma w tym kolorze fioletowym tutaj znaczek. To jest oryginał od Polo Ralph Lauren. 100% wełna merino. To jest akurat niby M-ka, ale wiecie co, on jest dość mały. On nie jest duży, bo to jest taki obcisły sweter. Ja bym powiedziała, że to jest S-ka maksymalnie na M-kę, ale na M-kę to on będzie taki obcisły, taki naprawdę bardzo do ciała. No ale w każdym razie uważam, że ten zestaw to byłby hit. Ta spódniczka z tym swetrem. Jakieś kryjące zielone rajstopy w takim odcieniu i po prostu jest mega markowy zestaw. Tak, o, jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać. Te rzeczy są, wybaczcie, jeszcze wymięte oczywiście w sklepie, czy tam na wystawie już będą super. Z wiskozy kombinezon z Zary rozmiar XSS. Piękny boho kombinezon z koronką tutaj na dekolcie. Ja sobie tutaj zapinałam to broszką, bo Zara ma to do siebie, że robią strasznie duże te dekolty i wszystko wyłazi na wierzch. Ale nie, mniejsza z tym. Piękne, piękne rękawy szerokie, bardzo ładna kolorystyka, zupełnie nie moja, ale bardzo ładna. Dlatego go kupiłam, bo mi się tak podobał ten kombinezon. No ale niestety, to właśnie jest typowa jesień moim zdaniem. Osoba o złocistej cerze i takich z rudym włosach, albo wręcz rudych, będzie w tym wyglądać po prostu bosko. Piękna rzecz, naprawdę, zobaczcie na te rękawki. Świetnie i nie są bardzo krótkie te spodenki, słuchajcie, one takie są właśnie fajne, że powiewają, są luźne w biodrach i bardzo wygodnie jest w tym, naprawdę jest w tym bardzo wygodnie jak na kombinezon, bardzo Wam polecam, super. I te kolory po prostu są przepiękne, zobaczcie. Zachwycam, widzicie, dlatego ja właśnie czasami kupuję takie rzeczy, a jeszcze zanim otworzyłam sklep, to kupowałam je, bo mi się tak po prostu podobało, coś mnie tak zachwyciło, że nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie kupić, no i tak to jest. Patrzę, czy tu jeszcze czegoś nie mam, ale chyba nie. Moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Na dzisiaj tyle Wam pokazuję.
resztę widzieliście w live'ie i słuchajcie, mam jeszcze do Was prośbę, bo pewna bardzo, bardzo fajna osoba, naprawdę osoba, której warto pomagać, znajoma dobra mojego Wiktora, będzie przechodziła operację na endometriozę. Jeżeli byście chcieli w ramach jakiejś świątecznej pomocy, wsparcia innych, zrobić jakiś miły gest, to zapraszam Was, będzie link do akcji pomocowej, zbiórki na ten zabieg dla tej dziewczyny. Naprawdę uważam, że jak najbardziej jest to osoba, której warto pomóc, jest to na pewno dobra sprawa i także jeżeli ktoś by chciał wesprzeć, udostępnić nawet, czy właśnie wesprzeć finansowo jakimiś drobnymi na święta, to zapraszam Was do tej akcji i możecie tam wejść i po prostu udzielić wsparcia. Bardzo, bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli ktoś się na to zdecyduje. Kochani, serdecznie Was zapraszam na zakupy oczywiście do sklepu i zapraszam Was na następny filmik, który będzie takim świątecznym vlogiem i pokażę Wam też trochę takich właśnie przebitek z mojej szafy, z tego jak to wszystko tu sprzątam, jak przeorganizowałam to wszystko, bo dzisiaj tylko wyprzedaż, a właśnie już takie konkrety, jak to, co sobie zostawiłam, jak to wygląda, ta nowa organizacja, to Wam pokażę właśnie w tym vlogu już takim przedwielkanocnym. Kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, cześć!